pieszo, nie na pieszo. A nie wagonikiem? Nie wagonikiem. Dlaczego nie? Dlatego, że ciągle wszędzie jedzie. My tu będziemy szli. Że się to jest cały prowadzący chyba, nie? Trzymamy przy sobie. Taka sprawa techniczna. Zdjęcia w kopalni mogą Państwo robić, nikt proszę zdjęć nie robić. No ja sobie tego nie życzę. Też chcę coś widzieć na parę lata, także kopalnia jest znana. Dobra, ale co to jest w ogóle, proszę Państwa? Planuję w przyszłości zrobić trasę pielgrzymkową. Tutaj mamy akurat czwartą trasę drogi krzyżowej, Kaplica Spotkanie. Matką. Więc jak się Państwo przyjrzą, to tak, staraliśmy się z każdego kontynentu zebrać przynajmniej po jednym objawieniu Matki Boskiej zatwierdzone przez Watykan, tak? Więc z każdego kontynentu przynajmniej po jednym takim objawieniu mamy. Tutaj na górze celowo nie ma żadnego wyobrażenia, bo każdy z nas ma własne prywatne wyobrażenie matki. Dobra, a teraz wróćmy do kopalni. Więc jechaliśmy. Przypadkiem nie z nami? My, Sister Xi, jesteśmy w Polsce prawie od 1000 lat. To nie tak wiele. Całe życie człowiek, a nawet nasze zakonu, jest przy historii soli jak mgnienie oka. Bo sól jest tu w Bochni od ponad 20 miliona lat. Za chwilę nas tu nie będzie, a ona zostanie. A teraz... Dzięki niezwykłej mocy soli przeniesiecie się w czasie ponad 750 lat wstecz, do samych początków naszej kopalni. Abremus Papa!
Czesław. Nazwali mnie potem wstydliwy. To Cavallo da Genova. Nie jak Genewa, tylko Genua nad Morzem Śródziemnym. Mieliśmy wielkie talenty do podróży i do handlu. 110 lat po mnie, w Genui, urodzi się jeden bardzo znany pan. No kto wie, jak się nazywał? Cristoforo Colombo! On tylko był we służbie króla hiszpańskiego, a ja i mój krewny, Andrea, i później nasi koledzy z Genui, byliśmy na służbie u króla polskiego. Przepraszam, Andrea, ty mu powiedz, że mają wynosić ci wszystką sól i tu pod dachem zasypywać ci na kupę, a nie żadne do beczki. Każdy jeden ma tu przyjść i wysypać ci ze torby wszystko, co ma we środku. Paolo, jaś im 8 razy mówił nic. W kancelarii jest dla ciebie pismo z Niepołomic. Koniec psiwysz od miłościwego pana. No to otwórz i przeczytaj. Ja mam teraz gość. A poza tym Bochnia to był tylko piccolo. Kawałeczek naszych interesów. Głównie to myśmy handlowali na szlaku z Nadmorza Czarnego do Antwerpii. No zanim myśmy szli tu, do Bochni i do Wieliczki też, to takie to był interes troszeczkę śpiący. Śmy mu dodali rozmach. Dlaczego ty, stupido, robisz mi tu szuflą? Jak ty jesteś walacz i masz poczuć bałwani, to tobie nie wolno robić inne. Każdy ma robić swoje, nie wszystko, bo się zaraz zrobi dizordny. Bałagan cieli. No, także jak myśmy się wzięli za ten interes, to król Kazimierz Wielki dostawał od nas czynsz ze żupy krakowskie 18 tysięcy grzywien. A jeden grzywna to było 20 deko srebra. Incredible! Złoty interes! Król dostawał od nas każdy rok 3,5 tony srebra! Tak? Się tak mówi, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewniana, a zostawił murowanna. To teraz już wiecie, skąd on miał na to wszystko pieniądze. On to wszystko miał ze soli. Bardzo mi było przyjemnie zobaczyć państwa, ale muszę do pracy. Arrivederci! Arrivederci! A, będzie mnie patrzeć, czy będzie taka zmiana. Tylko pamiętaj, 5 gramów soli na dzień w pełności wystarcza. No, także za dużo nie ma co lizać też, bo brzuch będzie bolał, a przede wszystkim będzie się chciało pić. Stajemy przy ścianach z prawej, z lewej strony. To wszystko to jest sól? Nie, to nie. Zapraszam, tutaj mamy właśnie do czynienia. Tutaj podchodzimy.
Reszta kierat konu, nazywany kieratem saskim typu węgierskiego, pojawia się w czasach Augusta II Sasa, którego za moment sobie poznamy. Natomiast na razie jak działał sam kierat. Więc wróćmy tutaj kawałeczek, bo tak żeby wszyscy widzieli, co się będzie działo na tym monitorze. Schodami, remi, schodami królewskimi. Jak nie wyniósł z tego na powierzchni, to nie dostał pieniędzy, bo nikt mu nie wierzył, że był w pracy. Tam wewnętrzny skarbnik oczywiście, dobry duch kopalniany, pilnuje całego interesu, no i funduje dzieciom dwutygodniowe wakacje, co to nie za darmo, szczególnie niegrzeczni. Ja. Kto nie słyszał, to... Sutoris pojawia się prawie 100 lat później, w roku 1874. Co nam uratowało? Dwa kawałki żelazna. Cesarz Franciszek Józef I lubił jeździć do Lwowa. Biednia do Lwowa karetą 3-4 tygodnie nie jego powiedział za długo. Wkrótce. No więc wymyślono kolej od nogi warszawsko-wiedeńskiej. A swój rozum, no. To nie bój nic, no. No, ktoś ma mało ekstremalnych wrażeń. Proszę Państwa, tablice z dwudziestolecia międzywojennego. Szybkampi, 1930 rok. Płonie nam na trzybie szybukami. Pojawia się pytanie w ogóle, czy go odbudowywać. Dlaczego? Bo ktoś w Warszawie... Mało zostało.